Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj pomówimy sobie trochę o zawodach, a konkretniej o miejscu zwanym rozprężalnią. Rozprężalnia to miejsce, na którym przygotowujemy się przed startem na zawodach z naszym koniem. Nieważne, czy jest to ujeżdżenie, czy skoki, zawsze ta rozprężalnia musi w jakiś sposób funkcjonować. Zdarzają się lepiej i gorzej przygotowane place do pełnienia tej funkcji, dlatego trzeba być dobrze przygotowanym na różne trudne sytuacje związane właśnie z przebywaniem tam. Warto zastosować się w tym celu do kilku ważnych zasad. A jakie są to zasady? Po pierwsze, rozglądaj się. To jest chyba najważniejsza rada w kwestii zachowania się na rozprężalni. Jest to dość skomplikowane, bo oprócz przygotowywania i ogarniania naszego konia, musimy też badać wszystko, co jest dookoła, ale jeżeli opanujemy tą umiejętność, to zminimalizujemy w znacznym stopniu ryzyko zajechania komuś drogi. Słuchaj też komunikatów innych użytkowników placu i najlepiej nigdy nie znajduj się tuż za lub tuż przed przeszkodą w przypadku zawodów skokowych. Po drugie, słuchaj swojego trenera. Jeżeli jedziesz na zawody z trenerem, to koniecznie go słuchaj, ponieważ pomoże on ci zapanować nad stresem, poprowadzić twoje rozprężenie i też zapanować nad tym całym chaosem, który może się wydarzyć. Po trzecie, stosuj ostrzeżenia. Informuj innych użytkowników placu o tym, co planujesz zrobić i nie rób tego na ostatnią chwilę. Nie bój się krzyknąć ściana, krzyżak albo volta, ponieważ ułatwia to znacznie komunikację i zmniejsza ryzyko zajeżdżania sobie drogi i różnych niebezpiecznych sytuacji. Najlepiej użyć do komunikowania się najbardziej donośnego głosu, aby ten komunikat dotarł do wszystkich osób na placu. Po czwarte, wyższy chód ma pierwszeństwo. Osoby skaczące czy galopujące zwykle nie mają zbyt dużego pola do manewru, jeżeli zaskoczysz ich zajeżdżając im drogę bądź nie słuchając ich ostrzeżeń. Jeśli stępujesz, to nie zajeżdżaj drogi koniom, które chodzą w wyższych chodach i nie przeszkadzaj im w rozprężeniu. Po piąte, próbuj się dogadać. Zdarzają się przeróżne awaryjne sytuacje. Czasem ty będziesz winny, a czasem ta druga osoba. Najlepiej stosować kulturalne zwracanie uwagi zamiast wylewania swojej frustracji na drugiej osobie. Wszyscy na zawodach są zestresowani i każdemu może się przydarzyć jakiś błąd. O ile sytuacja nie była bardzo niebezpieczna, to zawsze staraj się wyjaśnić sprawę na spokojnie. Stosując się do tych 5 zasad, na pewno zminimalizujecie ryzyko czołówek i innych nieprzyjemnych bądź niebezpiecznych sytuacji. Atmosfera na rozprężalni niestety bywa napięta i niezbyt miła, więc musicie się też przygotować na to, aby nie brać zbyt do siebie kąśliwych uwag współzawodników czy innych trenerów. Jeżeli macie jeszcze jakieś rady, to koniecznie napiszcie o nich w komentarzu. Ja dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!